Bobowa świętowała w sobotę 25-lecie odnowienia samorządności terytorialnej. Centralnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie sztandaru gminy. Rocznica była także okazją do odznaczenia osób szczególnie zasłużonych dla lokalnej społeczności, którzy otrzymali statuetki rycerza Zygmunta Gryfity z Bobowej. Uroczystość została uświetniona występami uczniów i nauczycieli szkoły muzycznej w Bobowej oraz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach. Z podsumowania ćwierćwiecza samorządności wynika, że przekazanie wielu zadań samorządom terytorialnym pozwoliło lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców, powiedział burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. To był proces bardzo dynamiczny, skoro samorządy poradziły sobie z 10 punktami, które były przypisane samorządom, no to uznano, dlaczego nie może być tych punktów więcej. Dzisiaj można powiedzieć, że jest tak dużo zadań, które gminy przejęły na siebie i wyręczając tym samym administrację rządową, że to jeszcze w tamtych latach było nie do pomyślenia, ale okazuje się, że kreatywność ludzi, że ciężka praca, zaangażowanie i jak gdyby tutaj dostrzeżenie możliwości poprzez właśnie te środowiska mniejsze zmian skutkują tym, że właśnie tych zadań coraz więcej samorządom przybywa. Więcej zadań, więcej pracy? Więcej zadań, więcej pracy, więcej odpowiedzialności, ale więcej satysfakcji i większy wpływ na to wszystko, co się właśnie dzieje tutaj u nas.